11 listopada w Polsce sobie świętujecie, ale nas w Holandii to nie dotyczy. To jest dzień czwarty likwidacji. Wczoraj filmu nie robiłem, bo to był film powtórzony z tego, co robiłem poprzednio, czyli w dniu trzecim, czyli obcinanie sznurków na szklarni dużej. Tutaj robimy teraz obcinanie sznurków w szklarni średniej i małej, na chodząco. Trochę robota jest taka nieciekawa, bo one są... Poła, coś mi do pyska wleciało. Te planty są dosyć wysokie i przez cały dzień przynajmniej jedna ręka musi być cały czas w górze. Także po jakimś czasie można to odczuć w stawie barkowym. W moim przypadku prawym. O, widzicie, obcinam czubek plantu. Planta idzie w środek między rurki. Tam jest położona mata czarna, która potem będzie ściągana przez maszynę razem z tymi plantami poobcinanymi. Robi nas tu teraz 5 osób, a później jeszcze ktoś dojdzie oczywiście. No tak wyglądają te planty już po przerzuceniu. Między rurkami na matach leżą. Ogólnie praca dla mężczyzn, dziewczyny coś tam na dłużej robiły. Nie wiem, czy jutro przyjdą, czy nie przyjdą. Może przyjdą, może nie przyjdą. Na pewno nie wszystkie. No, dawaj, chodź tu. Przez te dwa dni ostatnie mi się zafarciło, bo tak jak mówiłem, robiłem z Rumunem, a on nie chciał ciąć, także dwa dni cały czas robiłem u góry, nic nie musiałem przerzucać plantów. Chociaż w ogóle by mi to nie przeszkadzało, ale nie chciał. A wczoraj zareagowałem na mieszkanie z gminy. Dosyć fajne, z drechcie. I to właśnie było to mieszkanie z takim jakby przyspieszeniem, urchęte to się nazywa. I od razu chciałem tutaj zdementować, to nie jest mieszkanie socjalne, to jest normalny domek z ogródkiem, gdzie się płaci normalny czynsz. Ten czynsz jest niewiele niższy od tego, co płacę teraz. Także mówię, to jest tak normalny wynajem mieszkania od agencji wynajmującej już. Tam jest chyba 700 euro za 3 sypialnie plus salon. Ile, nie powiem wam, ile metrów jest działki, znaczy tam wyjścia, nie, no ale zobaczymy. I niby te urgente to jest takie, człowiek skakuje na miejsce jakby troszkę wyższe tam na ich liście. No, trzeba czekać na odzew i trzeba, jak nie będzie, to trzeba reagować nadal. No i jeszcze wczoraj, kurde, już byłem bliski zamówienia sobie tej kamery, o której mówiłem. Doszedłem, jak to zamówi, bezpośrednio od producenta kanadyjskiego, ale jednak się jeszcze trochę, kurde, mam kasę na to, tak jak mówiłem. Koszt całej tej kamery plus obiektywu plus wysyłka wyniosłaby mnie 2800 euro, tak przy liczeniu, mniej więcej. Oni tam, żeby opłacić, tam jest kilka sposobów, niestety nie ma PayPala, ale jest, trzeba podać dane, namiary na kartę swoją, nie, debetową. To mnie trochę przyhamowało, bo nie lubię tego. Nigdy tego nie robiłem, nie korzystałem z tej opcji, ale sobie pomyślałem, że na razie jeszcze się wstrzymam. Trochę to jest jednak sporo kasy na taki zakup. Ale będzie, na pewno będzie kupiony. No w tym roku nie, w przyszłym roku kupię. No, jeżeli się uda z tym mieszkaniem, no to trzeba będzie tam jakieś inwestycje zrobić jednak. To też jakaś tam kasa musi być potrzebna i to nie jest jednak kamera, to nie jest zakup pierwszej potrzeby, najważniejszej potrzeby. A jak widzicie, ale no, zakup będzie na pewno zrobiony. Tam już mają drugą kamerę, bo to jest, oni w sumie wypuścili dwa egzemplarze.
Jedna to jest ta, o której ja mówię, a druga jest już taka bardziej nowoczesna, ale ona kosztuje ku doświadczeniu prawie 3,5 tysiąca jurków. I to chyba jeszcze tam jest, że oni ten przed sprzedaży, ta kamera, ta druga jest. Ale mi się wydaje, że ta pierwsza by mi w zupełności wystarczyła. Powiem wam, że lubię tą robotę tutaj. Te likwidacje całe. Widzicie, że tutaj nie ma jakiegoś tam poganiania, na spokojnie wszystko. Każdy robi takim tempem, na jakie stać daną osobę. Miała być maszyna dzisiaj do ściągania. Tych plantów niestety jej dzisiaj nie będzie, dopiero jutro prawdopodobnie. A jeszcze tam nie wspomniałem, dlaczego te haczyki trzeba wybierać, bo maszyna, ona ściąga te, tak jak mówiłem, te maty tutaj, które są razem z plantami i tam te planty są cięte przez noże. Właśnie. Są cięte przez noże. No i nie można dopuścić, żeby te noże się pouszkadzały, bo tam mogą, kurde, normalnie przerwać pracę, jeżeli by było za dużo strat. Teraz po wycięciu trzeba te planty powrzucać. No i na pierwszych latach, jak to robiłem, się męczyłem strasznie. Kurde, zapocony jak szczur. Z czasem jakaś ta technika się wyrobiła inna. Raz rzucę, raz gumowcem zaciągnę. Nie ma tam potrzeby pięknie układać. One, te krzaki mogą sobie luźno leżeć na tym, na tej plandece. Ponieważ jak maszyna pociągnie ją, ta plandeka się rozwinie i ona luźno po tych szynach się będzie toczyła razem z tymi plantami. W tej chwili mnie ta robota naprawdę w ogóle nie męczy. Trochę jestem zasypany, ale to normalne, nie? Tą rajkę tutaj jest akurat, to co jest? Rajka 80-metrowa. I tą jedną rajkę, co tu tego leży? Tą jedną rajkę robi się około z cięciem i przerzuceniem około 25 minut. Mówię około, bo czasu się nie mierzy. Nie jest to praca kurdowa. Nie ma tam takiej jakiejś nagonki do tej roboty. Wysadzenie będzie gdzieś tak, myślę, na początku grudnia. Znaczy w tej szklarni będzie troszkę później, zawsze jest tydzień po dużej szklarni. I z gumowca. Słyszałem, że w różnych szklarniach, w innych szklarniach są jakieś ekstra pieniądze za pracę w likwidacji, przy likwidacji uprawy, ale u nas nie ma, jesteśmy na stawce godzinowej. Raz się zdarzyło tylko, że szefu tutaj doliczył jakieś godziny, każdy dostał po 5 godzin ekstra, ponieważ dostaliśmy trochę dłużej. Myśmy tempo pocisnęli wtedy z tempem, bo trzeba było skończyć ciąć i przerzucać, bo maszyna miała tego samego dnia skończyć zabieranie tych plantów. Te planty. Ach, się zamotałem. Słońce wyszło niepotrzebnie. Robi się ciepło. Też niepotrzebnie. A tu obok mnie kolega Michał robi. On tnie, a Jeffrey przerzuca. To Jeffrey jak tnie, to wszystkie haczyki mu spadają.
haczyki musimy zebrać.